To już za chwilę finał. Finał koncertu, na który tradycyjnie zaprosiło Państwa miasto Bydgoszcz. Tradycyjnie niezastąpionej bydgoskiej publiczności podczas tego koncertu dziękują autorzy scenariusza i realizatorzy Rzeki Muzyki Dominika Matuszak i Waldemar Matuszak. W tym momencie dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. I w tym momencie nie mogę pominąć informacji, o której zapamiętanie bardzo serdecznie wszystkich proszę. Drodzy Państwo, za tydzień już nie koncert, a prawdziwe widowisko muzyczne na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że zdołali już nam Państwo zaufać i uwierzyć, że kiedy mówimy, że będzie to jedyny taki koncert w Polsce, to naprawdę nie przesadzamy. Recital nad Brdą. Na skrzydłach muzyki pofrunie 16-letnia pianistka Maja Babyszka. Wyjątkowo odbędzie się nie tutaj, a przy Rybim Rynku. To ważna informacja. Tradycyjnie zaś o godzinie 19. W razie deszczu zostanie przeniesiony na niedzielę 6 września. Tego w Polsce, drodzy Państwo, jeszcze nie było, więc nie mogą Państwo tego przegapić. Połączenia juniorów z seniorami w ramach Rzeki Muzyki również jeszcze nie było. Dlatego teraz wszyscy na scenie, jak i na widowni zaśpiewajmy tak, aby zapamiętali, że to tutaj, w Amfiteatrze Opery Nowa jest największy i najlepszy chór Kujaw i Pomorza. Wielki finał! Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Ale to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żak. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal. Marsz na bal. Szalejcie orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta mi czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, nieważne czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz, póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie dam. Pierwszy je bal, bo to życie to bal jest na bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Chłop robotnik, jak nie ma grzechownik, wyrusza się wciąż, a bierze swą mamę i babcię i żonkę i rusza, wyrusza na bar. Młoda kostucha tam i zwykli tajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Hajmy więc taczki cierpienia jak Byron, bo raz mamy bar. Thank you.
zachodu jest warte. W siódmym koncercie Rzeki Muzyki udział wzięli chór Ursynowia Cantabile Ursynowskiego Uniwersytetu III wieku przy SGGW w Warszawie pod kierunkiem Krystyny Kowalskiej-Wojuckiej. Akompaniował Tomasz Kadnowski. Soliści przygotowani przez profesor Małgorzatę Grele, Justyna Gęsicka, sopran, Krzysztof Zimny, tenor, Aleksander Jankiewicz, akompaniament i ta najwierniejsza uczennica, pani profesor Natalia Grela. Dla niej z pokładu Jantara bursztynowa nutka, drodzy państwo. Siódmy koncert Rzeki Muzyki i Wielki Bal. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec, fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. To najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na wis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, nieważne czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i bij zdrowie dal. Chłop robotnik jak boa rzekotnik z niebytu wydłuża się fal. Wiedzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha tam i z wygitemo wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki do błędu jak Byron, bo raz mamy bal. I drzwi są otwarte.